Tak więc witam bardzo serdecznie z tej strony Lankor, tym razem coś innego, CSGO. Brakuje mi bardzo jakiegoś FPS-a, tak więc zaryzykuję i spróbuję CSGO. Kiedyś miałem dość wysoką rangę, tam 2 kałachy bodajże i przestałem grać z racji tego, że było dużo cheaterów, teraz się trochę pozmieniało, no i spróbujemy wrócić na tą rangę. Ale nie bójcie się, BDO i tak zostaje główną grą. Ale wydaje mi się, że od czasu do czasu przydaje się jakaś odmiana. Oj, oj, oj. Ale 2 heady wpadły. O, tyłuj. Okej, tak jest MVP pierwszy dla mnie. I są pieniążki na moją ulubioną broń. Widać, trochę fragów jest, tak więc grałem wcześniej trochę w CS-a. Zobaczymy, jak się uda tym razem. Każdy ma 90, tak więc no może być masakra. Apartamenty są. O, ale shotguna dostaje po prostu w głowę. A nie, to zrobię. Porobią nas. Tak więc zapowiada się. Kolejny headshot z tego shotguna. Kurde, skumany, dobry. Dobra. Kupują czy... Okej, zostaję w takim razie przy pistolecie. Tak więc tym razem może być wycisk, zobaczymy. Dość dobrych graczy widzę. Kurde. Albo mi się wydaje. Zobaczymy. No same headshoty wali. Z shotguna z takiej odległości. Ruski. Z takiej odległości, żeby heada trafić i od razu zabić? Cóż. Wszyscy idziemy w tamtą stronę, bez zostawiamy. No, bombę mam, okej. Masakra. Ciekawe. Cały czas shotgunem lata ten gościu. Chyba jakiś zarąbisty gracz albo... Czekaj, ten nie podoba.
apartamenty chyba. Będę trochę dostałem. On dalej z shotgunem biega, nie? To jest zastanawiające. Naprawdę. Okej, okay, zobaczymy dalej. Na razie zostanę przy P90. Był przygotowany. Can you stop speaking? Już się zaczyna powoli. Apartamenty. Zobaczmy, czy się ruszy. Dobra, idę A w takim razie. Ktoś mi powiedział, że zabijanie kurczaków przynosi szczęście, tak więc będę zabijał kurczaki. Dobra, to może być całkiem ciekawa rozgrywka. O, bomba tu jest.
Co to jest? Kurwa macie, ale myślałem, że tylko dwóch. Nie wierzę. Jaki fail. Jaki fail. To był fail miesiąca. Nie zwracam uwagi na podstawowe rzeczy. To było głupie. No cóż. Oni żadnej broni nie kupili. To może być fake w takim razie. Chyba nie. Takiego czoła się nie trafiłem? Dziwne. Let's go. Nie trafiłem kurczaka, będzie pech. Zostałem sam, pięknie. Aj, już strzelali z lewej strony, tak więc nie miałem możliwości nic zrobienia. Zobaczymy samo snajperką. Nie potrafią czekać. Musimy to wygrywać, bo tutaj łatwiej jest właśnie antyterrorystami, a my aktualnie przegrywamy, tak więc trochę jest lipa. No ale zobaczymy, bo różnie się dzieje w CS-ie. Granatów nie kupiłem, to może być błąd w tej rundzie. Fire. Grenade
Nie trafiłem. To może być złe. Jaki strzał? Po co idzie? Po co idzie do przodu? No cóż, Silver. Tak więc nie wszystko jeszcze stracone. Pojęcie 7. Snajperka. Bez armoru, może być ciężko. Bez kamizelki. Pójdziemy tym razem na A. Oni rushują banana. Idę na banana. A nie, jednak na A poszli. God damn it. Nie wybierz. Jak mogłem tego nie trafić? Sabo. In the house. Że tego killa nie zrobiłem, to był mój błąd. Tak byśmy wygrali. Dobra. Trzeba przeoszczędzić pieniędzy. Moja drużyna nie potrafi zachować pozycji defensywnej, tak więc mam nadzieję, że w terrorystach wyjdzie to o wiele lepiej. No tam trzeba atakować, nie bronić. Co to za runda dziwna? Bombę zostawili. Check short. Nie! God damn it! Mało ma. Dobra, pięknie, udało się jednak. Dobrze, że bieg z noszem i nie użył go, bo tylko zabił. To by były jaja wtedy. Jakbym miał lepszą broń, to bym go zabił, ale kurde, z tego pistoletu nie trafiłem dziada.
A miał jeszcze autosnajperkę Jet. A, spróbujmy 7-8 tego zrobić. Zostanę na midzie. W razie czego zrotuję. To jest B na pewno? Powiedział, że B. Udało się, 7-8. Tak więc jeszcze nie wszystko stracone. Zobaczymy jak pójdzie w terrorystach. Też powiedziałem jakiś czas temu, no oni cały czas pchają do przodu, nie potrafią czekać na swoich pozycjach, tak więc mam nadzieję, że to się uda teraz wykorzystać. Zobaczymy. Jakiś ziomek próbuje dowodzić, ale za dużo gada po swojemu. Dobra, 2 kile udało się zrobić. Zatem bardzo źle. Duch na duch. Mogliśmy to wygrać. Ja pierniczę. Nie wie co robi. Podskoczył tamten. Zrobił to, zrobił to. O, dobre, dobre, dobre. Wygraliśmy mimo wszystko. Dobrze, dobrze, kurde. 8-8. Zobaczymy. No ładnie, żeś to wrócił. Dobra, otwieram jeszcze stawkę, ale pójdę teraz w apartamenty. A po rusku tam gadają non stop. Flashbang! I am throwing a flashbang!
A, z góry mnie. God damn it! Błąd. No chyba go zastrzelił jednak. Nie, nie, żyjesz. To był błąd mojej strony. Teraz nie żyje. Ale go stopował? Co on robi? Ciekawe czy ma? Ma. Szłabo! Panie! Po co się tak stresujesz? No dobra. Trzeba trochę pofragować. B mamy otwarte. Bomba została. Było blisko. Mamy jeden pół przewagi, mimo że oni mają więcej fragów. Ale oni mają bardzo słabego jednego kolesia. Aż jednak no, na drabie. Mam bombę, okej. Zobaczmy, czy próbuję przeskoczyć. Smoke.
Dobra, on ma shotguna, tak więc trzeba uważać. Biela, apartmania, wiem. Weźmiemy tym razem AWP. O, patrzcie, wszyscy mają wynik 17. Tylko 8 i 4 mają, tak więc te dwa typy im pewnie troszeczkę osłabiają drużynę. Nie trafiłem. Halo. Dobra, jest 9-12. Dużo błędów, ale wygrywamy. Nie staćmy na granaty, tak więc może być lipa. Dobra, mam bombę. Tam z shotgunami non stop. No, szybka runda. What are you doing in my swamp? Oj, ktoś zasubował kanał. Gdzie na obecie, sorry. Jest w miarę okej. Okay. Początek wydawał się naprawdę straszny. Zobaczymy, czy uda się utrzymać tą tendencję. A ładnie przeskoczył. Dzień
Coś czułem, że tam będzie. Czternaście, dziewięć. No, to są. Dobra. A więc trzeba przeoszczędzić trochę pieniędzy na następne rundy. Bo za darmo nam wygranej nie dadzą. Ważne, żeby mieć te 15. I potem już tak troszeczkę luźniej. Ale to jest silver w każdym razie. What are you doing in my swamp? Kolejny sup, ładnie, ładnie. Słaby ten smog. No cóż. Szybka 15 runda. Ciekawy jestem, co wy sądzicie o moim graniu. Podejrzewam, że nie będą to przyjemne komentarze, ale jak coś dajcie znać. Czy gram jak silver, czy może jak troszeczkę lepsze rangi. I wygrana. Dobra, dziękuję bardzo. 9-16. Jak widzicie, z początek wyglądał. O, najwyższy procent strzału w głowę, 33%. Tak więc srebro 4. Trzeba lecieć po wyższe rangi. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli nie, dajcie znać w komentarzu, co nie tak, poprawię. No i widzimy się w następnym filmiku. Jojo.